Poza LG G5 LG pokazało także przyjaciół. Przyjaciele to takie różne akcesoria. Jest m.in. kamerka 360. Bartku, proszę pokazać kamerkę do kamery. Proszę bardzo. No, nazwa sami usłyszeliście, LG 360 Cam. Do czego służy? Służy do robienia i nagrywania filmów w 360 stopniach, które później można obejrzeć dzięki goglom VR, o których dzisiaj mówić nie będziemy, bo nie chcemy, żeby było przykro LG. To prawda. I można je także obejrzeć na telefonie. Proszę pokazać, jak się robi zdjęcia, bo zdjęcia się robi w bardzo specyficzny sposób. Tak jak robi to na prezentacji. Wyżej ręka, nad głową. O, właśnie, tak się robi zdjęcia. Tu jest przycisk. I co? Robię zdjęcie. Przytrzymuję dłużej przycisk, nagrywam wideo. Bardzo proste i bardzo fajne urządzenie tak naprawdę. I teraz, pokażmy, jak to wygląda już na ekranie. Mamy tam już przygotowanych parę materiałów, które zrobiliśmy wcześniej. I telefon chyba trzeba wziąć do ręki, żeby można było skorzystać z żyroskopu. Okej, okay, jest. Więc mamy tutaj zdjęcie zrobione w 360 i zmieniając położenie, no nie nadążam za tobą, No sorry. Wszystko się przesuwa i zmienia. Fajny efekt. Oczywiście możemy to również robić normalnie przesuwając po prostu, ale to też jest jakieś rozwiązanie. Tak więc ta kamerka, jeśli nie będzie droga, bo teraz większość producentów pokazuje takie urządzenia i pewnie wszystko się będzie rozbijało o cenę i jakość. Jeśli uda się zachować dobrą jakość, a nie wygląda to źle, za rozsądne pieniądze, spoko. Bardzo fajny gadżet. Tak, kupowałbym. To jest ciekawe, działa to bezprzewodowo. I mamy podgląd na żywo w telefonie, co mogliście zobaczyć wcześniej. Z trochę drobnym lagiem jednak i przycięciami. Nie ma wyjścia. Ale być może to też jest jedna z tych kwestii, którą LG zamierza wyeliminować. Natomiast... I warto też dodać, że może działać samodzielnie. Karta do środka i dokładnie. Bez podglądu można cykać fotki. Karta do środka chyba zdaje się, pan nam powiedział, do 32 GB tutaj można włożyć kartę. I 6 godzin zdaje się fotografowania ciągłego. Natomiast i... 200 minut nagrywania. Tak jest, więc nie najgorzej. USB... Mogę, pokażmy jeszcze samo urządzenie. Tak, USB jest Type-C, więc też chyba ładuje się trochę w miarę szybko. Okej, okay. To jest jeden z frenców. Może znajdziemy jeszcze innych, to wam je pokażemy.